i proszę o zajmowanie miejsc. Jest. Wznawiam obrady sesji po przerwie. Jest kworum. Jest kworum. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy stosunku pracy z radnym Aleksandrem Tokarzem. Proszę Państwa, odbyło się dzisiaj posiedzenie komisji, prawie 3 godziny. Wysłuchaliśmy strony jednej, strony pracodawcy, jak i pracownika. Komisje wspólne nie wypracowały stanowiska. Nie wiem, czy jeszcze w związku z tym nie będzie opinii komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Czy ma uwagi do projektu uchwały, czy przystąpimy od razu do głosowania? Poproszę z mikrofonu 9. Kto z Państwa radnych? Włączył się 954. Są włączone mikrofony. Nikt. Dominik Witek, radny Dominik. Zaraz, tak? Mikrofon. Pan radny Witold Dominik chce zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Witold Dominik. Ja tylko w konkluzji, ponieważ nie zabierałem głosu w dyskusji jako prowadzący posiedzenie komisji. Chciałem tylko zauważyć, drodzy państwo, że ustawodawca stworzył strasznie nieszczęśliwy przepis. Sprawy, które rozstrzygają sądy miesiącami, a czasami latami w różnych instancjach, gdzie procedują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, my radni mamy rozstrzygać tutaj na forum Rady Miejskiej w ciągu jednego posiedzenia. Sprawy, które czasami mogą skutkować bardzo poważnie dla życia człowieka. Że to pan Tokarz jest radnym, to jest jakby sprawa drugorzędna w tym momencie. Uważam, że jest to naprawdę zły przepis, nie powinien się w ogóle zdać w ustawie o samorządzie gminnym. O tym powinny decydować sądy powszechne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś z mikrofonu numer 4, tak? Zgłasza się do wypowiedzi. Kto się zgłasza z tego mikrofonu? Aha, pan Aleksander Tokarz, proszę. Dobrze, sekundę. Proszę, radny Aleksander Tokarz. Kilka słów tytułem podsumowania. No, sprawa była procedowana publicznie. Zatem mieszkańcy gminy Kłobuc i powiatu kłobuckiego będą mogli wyrobić sobie odpowiednią opinię, odpowiedzieć na pytania w rodzaju, jakie praktyki stosuje się w firmie Schulz-Sitting Poland. Liczne próby wprowadzenia w błąd rady wykazałem. Próby zdyskredytowania mojej osoby wykazałem. Jest to praktyka rzadko spotykana w Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Tokarzem? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Pan nie głosuje oczywiście. Kto raz, wyraża zgodę? 1, 2, 3. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał od głosu? 1, 2, 3, 4. 4. To jest mało. 5 chyba wstrzymał. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał, bo... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 6. Podaję wynik głosowania. Za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym głosowało 3 radnych, przeciwnych 6, wstrzymało się 6. Niestety Rada nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Niestety, no tak powiedziałam, przykro, tak powiedziałam. Proszę bardzo, panie mecenasie. No proszę, 18. Sekundkę. Panie radcy, zaraz. Sekundę. Moim zdaniem ta uchwała nie została podjęta.
Nie została. W tej sytuacji należy głosować drugą uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody, ponieważ taka uchwała nie zapadła. Była przez panią przewodniczącą poddana pod głosowanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody. Ona nie uzyskała większości, bo gdyby uzyskała, to dalsze procedowanie nie miałoby sensu, ale nie uzyskała większości. W związku z tym należy przegłosować teraz uchwałę o innej treści, czyli o odmowie wyrażenia zgody. I dopiero jeśli taka uchwała zapadnie w Radzie, to będziemy mogli powiedzieć, że Rada zajęła stanowisko. Dziękuję. Rozumiem. Ale mamy w paragrafie pierwszym wyraża się zgody, nie wyraża się zgody. Trzeba głosować ten drugi akapit. I teraz ten drugi. W moim przekonaniu powinien być tak naprawdę, ja miałem to nawet powiedzieć, ale to się za szybko wszystko zadziało, że powinien być jakiś wniosek. Nie było wniosku komisji, ale może być wniosek radnego, na przykład opowiadający się za głosowaniem albo za, albo przeciw, i taka konkretna uchwała powinna być poddana. Zrobiła pani przewodnicząca w ten sposób, że poddała pierwszy wariant. Ten pierwszy wariant nie został przyjęty, nie ma uchwały w tym przedmiocie. W związku z tym trzeba poddać wariant drugi. I dopiero jeżeli ten wariant drugi uzyska określoną większość, to będziemy wiedzieć, jaka jest decyzja Rady w tej sprawie. Czy ja dobrze rozumiem, panie mecenasie, czyli musimy poczekać na drugi projekt uchwały, tak? I głosować drugi projekt? Nie, nie, ten sam, nie, tylko nie, teraz jako sam, drugą. Tylko, dobrze. Wyraża się zgoda. Nie wyraża. No tak. Wyraża, teraz nie wyraża. Wariant drugi nie wyraża. Nie wyraża. Kto z państwa radnych jest za... Kto z państwa nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Tokarzem? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli ten drugi wariant. To jest przeciw. Wariant za 6. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli drugi wariant, że Rada nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Tokarzem. I taka uchwała została podjęta. Ma numer 199/22/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2016 roku. Przechodzimy do punktu kolejnego. To były sprawy różne. Przeczytam państwu, dziękuję. Pan radny Witold Dominik. Mam wrażenie, pani przewodnicząca, że nie zakończyliśmy jeszcze, dlatego że nie mamy skończonego uzasadnienia. Panie radco, bym prosił, żeby pan jeszcze nie wychodził. Ale... Bo nie mamy skończonego uzasadnienia do uchwały. No ale czy teraz będziemy to uzasadnienie czytać, czy może poczekamy, po sprawach różnych przeczytamy? Prosiłbym ewentualnie pana radcę, żeby się powiedział. Znakomita większość jest napisana. Znaczy, to uzasadnienie jest praktycznie gotowe, prawda? No ale jak jest chyba procedowane... Aha, znowu to... Wypowiedzieć, to się może wypowiem. To już od państwa radnych też zależy, ponieważ no w moim przekonaniu to zostało na koniec posiedzenia przedstawione, zaproponowane Radzie. Jeśli ktoś z radnych jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, ktokolwiek jest przeciwny, no to wtedy czekamy na uzasadnienie. Jeśli głosów sprzeciwu nie będzie, to pani Kotkowska przeczytała, jak rozumiem, in extenso swoje uzasadnienie w trakcie komisji, tak? Czyli radni obecni na komisji znają to uzasadnienie. I jeżeli to uzasadnienie zostanie wciągnięte do uzasadnienia, które też było czytane przez pana przewodniczącego z kolei, to mamy tak naprawdę uzasadnienie znane członkom Rady i w związku z tym no, ja nie widzę takiej niezbędnej konieczności, żeby, zwłaszcza, że nie będzie głosowane. Chcę powiedzieć od razu, że uzasadnienie, ja nie widzę podstaw, żeby uzasadnienie było głosowane, bo co to znaczy głosować nad uzasadnieniem? Uzasadnienie. To co, to być może będą jakieś zmiany, poprawki, może w ten sposób, prawda, do uzasadnienia. Natomiast sama uchwała została już podjęta. Oczywiście no tutaj zależy od państwa, to państwo tutaj są władni do tego, żeby zgłaszać wnioski formalne. Ja tylko mogę po prostu wyjaśnienia swoje przedstawić, jak ja to rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No słucham na propozycję państwa radnych. Nie ma. Mikrofon numer 9. Pan radny Adam Nowak. No ja uważam, że uzasadnienia nie powinniśmy głosować. Głosowaliśmy uchwałę i to wystarcza moim zdaniem. Dziękuję.
Pan radny Witold Dominik. Nie chodziło mi absolutnie o głosowanie uzasadnienia. Jak najbardziej interpretacja pana radcy przemawia do mnie. Myślę, że nie ma co wracać do tego, skoro rzeczywiście wszyscy radni znają treść uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawy różne. W sprawach różnych wpłynęło do biura rady. Cześć, zwracam się od pan burmistrz skierował do Rady Miejskiej w Kłobucku pismo. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Rady Miejskiej w Kłobucku o akceptację zaangażowania gminy Kłobuck w realizację przedsięwzięcia pod nazwą Kłobucki Park Gospodarczy. W załączeniu projekt porozumienia intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Kłobucki Park Gospodarczy. Pan burmistrz przybył na obrady. Panie burmistrzu, czy mógłby pan ewentualnie przybliżyć? Proszę. Co, nie włączyło się? Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, przepraszam, że w takim trybie, ale jak powiem, jak państwo widzicie, gospodarka nie znosi próżni i dzieją się rzeczy dość szybko. To jest projekt, który był przygotowywany od dłuższego czasu, praktycznie od roku, o którym wspominałem również w swoim programie wyborczym. Z uwagi, że nieplanowana jest sesja w lipcu, a pewne decyzje muszą być podejmowane dość szybko, w zasadzie po konsultacji z radcą prawnym nie miałbym takiego obowiązku, aby rada takiego stanowiska, takie stanowisko zajmowała. Mimo jednak tej opinii uznałem, że państwo powinni się z tym porozumieniem zapoznać, zanim zostanie ono podpisane. Jest to projekt, który zakłada, no nie nazwę tego jakimś tam rewolucją gospodarczą w Kłobucku, ale jakimś początkiem pozytywnych zmian w tym kierunku. I tak jak powiedziałem, to porozumienie daje możliwość realizacji tego, co zamierzałem zrealizować w swoim programie. Co prawda zamysł był troszeczkę inny, ale niestety gospodarka nieruchomościami rządzi się swoimi prawami, więc gmina nie ma własnych terenów. Ale to nie znaczy, że jak nie ma własnych terenów, nie można realizować takich projektów. Udało nam się pozyskać inwestora, pozyskać grupę ludzi, która ten program, mój ten pomysł chce realizować pod własnym szyldem, ale przy naszej współpracy. Stąd to porozumienie i stąd ta prośba o państwa wsparcie, w zasadzie przychylenie się do i wyrażenie stanowiska w sprawie pozytywnej opinii w tej kwestii. Tyle, jeżeli będą pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są pytania w tym punkcie? Z mikrofonu 4. To z państwa radnych. Pani radna Danuta Kasprz. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, tak szybciutko oczywiście też, na ile czas pozwolił, przeczytałam, czy ewentualnie jakieś skutki finansowe przystąpienia do tego przedsięwzięcia poprzez tę firmę? Dziękuję. Na ten moment nie, a gdyby takie skutki były, siłą rzeczy musiałaby być to uchwała Rady i wprowadzone to do budżetu, więc na ten moment porozumienie jest intencyjne, jak pani zauważyła w nazwie, więc ono na ten moment nie rodzi skutków finansowych, jeżeli takie skutki będą. Zresztą w zapisie są też punkty, które mówią o ewentualnych powołaniu spółki i non-profit. Szczegóły myślę, że się państwo dowiedzą. Dzisiaj mogę państwa już zaprosić na podpisanie tego porozumienia 5 lipca o godzinie 12 tutaj w Urzędzie Miejskim zostanie podpisana umowa w formie porozumienia, które państwo projekt macie przed sobą. Dziękuję bardzo. Pan radny Witold Dominik. Czy troszkę małych szczegółów, wiadomo, że pan burmistrz to podpisuje, rada nie musi wyrażać zgody. Zrozumiem, że umożliwi to temu prywatnemu inwestorowi korzystanie z jakichś programów funduszy unijnych, tak? Że brak takiego porozumienia utrudniłoby to przedsiębiorcy, czy jest to po prostu dobra wola, że przedsiębiorca chce współpracować w tym zakresie z gminą? Niech pan nam troszkę przybliży te słowa swoje. Dziękuję. Dziękuję.
Oczywiście głównym inwestorem jest podmiot prywatny, ale to nie znaczy, że gmina tutaj nie ma własnego interesu, a mianowicie interes postaci nowych miejsc pracy i ewentualnych podatków, które z tego tytułu będą wpływały. Oczywiście takie porozumienie ułatwia przedsiębiorcy pozyskanie takich środków i to jest fakt, jeżeli pan o to pyta. Więc myślę, że to, jeżeli chodzi o sens tego pytania, to tak. Dziękuję. Pan radny Mirosław Szczelczyk, tak? Zgłasza się, nie? 11. To chyba ja. Tomasz to Wałęga. Tak, bo jest kartka tak, w miejscu. Pan radny Tomasz Wałęga. Taki mały, niepozorny jestem. Nie, bo kartka jest, panie radny, porozumiem. Przy 12. Okej. Okay. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja tutaj mam odnośnie takie uwagi odnośnie paragrafu drugiego porozumienia intencyjnego. Tu jest taki zapis. Gmina Kłobuck deklaruje udzielenie wsparcia w zakresie i chodzi mi generalnie o punkt drugi i trzeci. Sprawnego przeprowadzania procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i punkt trzeci komunikacji w sprawach proceduralnych i wizerunkowych. Nie wiem, czy to jest tak do końca fortunny zapis i prosiłbym ewentualnie, żeby może się pochylić tutaj nad tym, bo tak jak wynika, jakby dotychczas w gminie nie mogli na to liczyć inwestorzy, potencjalni inwestorzy. Także ja myślę, że może tutaj warto byłoby pochylić się nad tymi zapisami w paragrafie drugim. I mam jeszcze zapytanie odnośnie paragrafu trzeciego. Tutaj jest w punkcie pierwszym uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla podpunkt A dużych podmiotów gospodarczych na obszarze około 6 hektarów i podpunkt B podmiotów sektora małego i średniego przedsiębiorstwa na obszarze około wykreskowanych hektarów. I teraz mam takie zapytanie. Po pierwsze, czy zapis około może tutaj funkcjonować w treści tego dokumentu? Czy nie powinien być bardziej uszczegółowiony ewentualnie zapis powyżej? I tak samo w podpunkcie B, czy nie powinno być zapisane, które to będą podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o paragraf drugi, to myślę, że przedsiębiorca, inwestor i kooperanci mieli różne doświadczenia, prosili o ten zapis, bo mieli różne doświadczenia z inwestycjami w różnych gminach, gdzie różnie się działo, że przedłużano procedury i tak dalej, prosili o ten zapis, co nie znaczy wcale, że inne podmioty będą miały gorzej, albo trudniej, albo wolniej rozpatrywane. Z tym, że jakby skala tego przedsięwzięcia jest na tyle duża, że w sytuacji, gdzie tych wniosków, ja mówię, no prezentacja jakby będzie pełnym obrazem tego, trudno o szczegółach tutaj mówić. Zapraszam do tej prezentacji w dniu podpisania tego porozumienia, bo taka prezentacja będzie przedstawiona. Myślę, że to taki zapis, który nas do niczego nie zobowiązuje. No w zasadzie my swoją procedurę będziemy prowadzić na bieżąco. Tu już bardziej chodzi o uwarunkowania środowiskowe, aby tutaj z naszej strony przesyłanie do urzędów, czy wojewódzkich, czy powiatowych, które wydają takie opinie, jeżeli chodzi o uwarunkowania środowiskowe, czy naszych instytucji, aby nie były opóźniane, bo to spowalnia proces inwestycyjny, a w biznesie szybkość działań jest tutaj kluczowa. Komunikacji w sprawach proceduralnych i wizerunkowych. Tutaj jest proceduralnych i wizerunkowych, a mianowicie wszystkie rzeczy związane z uzgodnieniami dotyczącymi ewentualnych dalszych umów. Będziemy tutaj wspólnie z naszym pionem prawnym i prawnikami spółki uzgadniać kwestie procedur, czyli zawierania konkretnych jakichś umów spółek. I wizerunkowy, czyli to przedsięwzięcie ma być też jakby no nie tylko wizytówką przedsiębiorstwa, ale też gminy, tak? To ma być wspólne przedsięwzięcie, które da pewien potencjał ściągania inwestorów. Naszym zadaniem również będzie promowanie tego parku poprzez nasze służby, tak, czy przez nasze strony internetowe. Ten zapis dość ogólnikowy, no nie możemy w takim porozumieniu też szczegółów. Tym bardziej, że to porozumienie jest taką intencją, która pokazuje, że tak, gmina jest zainteresowana takim przedsięwzięciem i to przedsięwzięcie wspólnie chcemy realizować. Co do zapisów dotyczących inwestycji, o którym pan mówił, w paragrafie trzecim,
To oczywiście, jeżeli chodzi o sam teren, z uwagi, że teren jest prywatny, więc my na terenie prywatnym nie możemy inwestować siłą rzeczy, więc jakby uzbrojenie tego terenu na tym obszarze wyklucza nasz udział z racji przepisów prawnych, tak, o których się tu często podnosi, tym bardziej boję się cokolwiek robić na prywatnym terenie. I jeżeli mówimy o uzbrojeniu również poza terenem, to mówimy o takim uzbrojeniu, które powoduje, że na przykład przedsiębiorstwo wodociągów będzie współpracowało z naszym parkiem w celu uzbrojenia na przykład terenu do granicy Ciałki, tak? Czyli do dostarczenia właściwej ilości wody, kwestii rozwiązania kwestii ściekowych, kwestii rozwiązania kwestii opadów wód. To jest potężny areał. To jest docelowo planowane na 37 hektarach, więc proszę zauważyć, jaki to jest potencjał. To nie jest kilka hektarów, tak? Ten areał, mówimy o 6 hektarach. Dlaczego pojawiła się liczba 6 hektarów? Dlatego, że park gospodarczy ma działać w dwóch sektorach. Małych i średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw, tak? Nie wykluczamy w tym momencie powstania firmy na obszarze 6 hektarów produkcyjnej, tak? Te 6 hektarów proszę traktować jako taką mniej więcej obszar, który według tych, według rozeznania, na jakim obszarze działają duże przedsiębiorstwa, jest po prostu wpisany. To może być 4, to może być 6,5, to może być 5. To wszystko zależy od inwestora, tak? Jaki będzie potrzebował areał do funkcjonowania. Co do małych i średnich przedsiębiorstw, no tutaj powinniśmy wpisać 1 hektar, tak? Bo takie jest założenie, że na powierzchni 1 hektara takie przedsiębiorstwo spokojnie może funkcjonować. I my to pewnie w porozumieniu wpiszemy literalnie, że jest to 1 hektar. Nie chcieliśmy tego wpisywać, dlatego że to może być od 0,5 do 1 hektara. Więc proszę nie badać tego porozumienia szczegółowo, bo to nie jest umowa już taka docelowa. Podejrzewam, że prawdopodobnie będzie jeszcze potrzebna uchwała też Rady, jeżeli podejmiemy pewne działania, współdziałania i uda nam się z tym parkiem po prostu ruszyć. Prace są dość mocno zaawansowane, powiem Państwu, jeżeli chodzi o kwestie projektowe i te kwestie formalne. Więc 5 to podpisanie porozumienia w zasadzie pokaże, ja tu mówiłem radnej, której nie ma akurat, Ewelinie Kotkowskiej, na sesji tydzień temu, nie mogłem zdradzać szczegółów, bo jeszcze nie byłem pewny, czy tego 5 dojdzie do tego podpisania, więc nie mogłem o tym mówić. To nie jest tak, że czy z dnia na dzień coś się zadziało i nagle wymyśliliśmy park, tylko po prostu nie chciałem Państwa już uprzedzać, bo mogło się okazać, że dopiero takie porozumienie będzie podpisane w lipcu. W lipcu sesji nie ma, nie planowana przynajmniej, chyba że coś się zadzieje, więc zwołamy nadzwyczajną. Ale skoro została przedłużona sesja i uznaliśmy, że jesteśmy w stanie na 5 to wszystko dopiąć i tą prezentację przedstawić i Państwu i mediom, myślę, że warto takie stanowisko, żeby Państwo przyjęli, po prostu takie kurtuazyjne, delikatnie mówiąc, bo ono w zasadzie mnie nie wiąże, ale też pokazuje, chciałbym, żeby Państwo się dowiedzieli o tym piersi, tak, żeby też nie było tak, że burmistrz sam sobie tutaj coś działa, a rada to jest tylko jakąś przystawką, że tak powiem. Więc stąd to moja prośba o stanowisko, a nie jakieś wymuszanie na Państwu działań jakichkolwiek. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Aleksander Tokarczuk. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym zapytać pana, panie burmistrzu, o jakie są pańskie zamiary co do lokalizacji tego parku, bo jakieś wizje na pewno pan ma, czy to będzie teren powiedzmy po destylarni, czy oczywiście trzeba by go pozyskać, jakieś inne tereny, czy pan ma jakie zamiary są do jakich konkretnie terenów, o tak bym to określił mniej więcej. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Jeżeli już posługuje się konkretnym areałem 37 hektarów, to wiadomo, że ta lokalizacja już jest wskazana. Jest to teren obok ulicy Drukarskiej, naprzeciwko firmy ZITPAK obecnej. No, to ma pewien też związek z tą firmą, bo nie ukrywam, że jakby początki tej współpracy zaczęły się od kontaktu z właścicielem firmy ZITPAK. I tutaj udało nam się po tych wspólnych spotkaniach, rozmowach biznesowych ustalić pewne rzeczy. No, więc tak. To jest ten teren. To.
Znaczy ja chciałam właśnie. Kojarzy pan? Co, kojarzy pan ten teren? Czy... Tak, to jest naprzeciwko Widza Wiszulca, tak? To o ten teren chodzi? No nie wiem, czy to dobry przykład naprzeciwko Drewbetu, no, żeby panu nie radzić. Nie, niech się pan nie przejmuje, wie pan. Dziękuję panu za pańską empatię. Dobrze, proszę panie burmistrzu. To jeszcze tak, proszę. Czy pan burmistrz skończył, tak? Nie, no bo pan Tokarz pytał o lokalizację, więc wyjaśniłem, myślę, dość precyzyjne. Dobra, Drukarska ulica w każdym razie, taki przynajmniej jest w tej chwili adres. Aha, pani tak, ja jeszcze chciałam zapytać pana burmistrza. Proszę, ta firma Eco Intech, no jakoś, no nie kojarzę, czy to jest firma, która ma takie zamiary, powstała na te potrzeby, czy może już funkcjonuje na rynku i po prostu zwyczajnie tak, nie wiem. Ta spółka powstała na potrzeby parku, to jest nazwa firmy, no jak każda firma musi mieć jakąś nazwę. Z uwagi, że firma Eco wiąże się, że zamysł jest taki, aby jednak ten park był typowo parkiem, który skupiałby technologie nowoczesne, ekologiczne, żeby tu uspokoić już mieszkańców, bo zaraz pan Adam pyta, czy magazyn soli tam będzie, bo nie będzie takich rzeczy, które budzą wątpliwości mieszkańców. Lokalizacja, tak jak pytał pan Tokarz, jest też myślę, że właściwa, dlatego że jest oddalona od pomieszczeń, zabudowań mieszkalnych. Czyli tutaj nie powinno być kolizji. Typowo teren przemysłowy. I tak jak pani pytała, no firma powstała po to, żeby stworzyć taki park, tak? Czy to są mieszkańcy Kłobucka? Tak, jest to mieszkaniec Kłobucka. Rodowity, żeby była jasność. Dziękuję, to zawsze pomaga. Dziękuję bardzo. Nie zawsze. W kolejności zgłasza się pan radny Dominik Piątka, tak? Już moment. Proszę bardzo. Taka uwaga redakcyjna. W paragrafie 4 w punkcie 2 wkradł się błąd. Podstawowym instrumentem finansowym będzie regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2010. Tam jest 20 powinno być, tak? Druga moja taka sugestia, panie burmistrzu, bo wiem chyba nawet, że przedstawiciele tej firmy już nawet chyba występowali wnioskiem, przygotowali taki wniosek. Czy nie warto byłoby się zastanowić, żeby uprościć wszelkie procedury związane z przygotowaniem inwestycji nad jednak szybkim uchwaleniem planu miejscowego dla tego obszaru? To by dawało wiele możliwości również wydzielenia dróg gminnych, które można by uzbrajać i ten udział tego czynnika gminnego mógł być większy zgodnie z planem. Przede wszystkim uniknęlibyśmy szeregu procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy czy ustalaniem celu publicznego. Ja rozumiem, że ta inwestycja, to nie, znaczy ten pomysł to nie jest pomysł na rok czy dwa, prawda, tylko będzie to pewnie trwało lata, w związku z tym może tą procedurę warto szybko wdrożyć. Dziękuję bardzo. Z uwagi, proszę, że studium daje nam możliwość, bo studium jest pisane, ten wątek przemysłowy, więc jakby firmie to nie przeszkadza w wystąpieniu o warunki zabudowy i co do komunikacji, planowane są drogi wewnętrzne, więc drogi wewnętrzne nie wymagają tutaj jakby uzgodnień, bo one wynikają z projektu zagospodarowania terenu. To pokażemy na prezentacji też, jak mniej więcej chcemy, aby funkcjonowała komunikacja. Oczywiście tutaj pewnie w najbliższym czasie, bo trwają rozmowy z ZIT-PAK-iem, aby ulica Drukarska została przejęta przez gminę. Po prostu nieodpłatnie chce nam firma to przekazać, drogę, którą wybudowała tak de facto prywatny podmiot. I to będzie jakby komunikacja, która będzie naszą drogą, naszym zadaniem. A drogi wewnętrzne, jak powiedziałem, będą drogami wewnętrznymi, czyli obejmującymi projekt. Głosować musimy chyba, panie. Ale że ja już teraz mówię pozytywnie. Przepraszam, że się musiałem uśmiechnąć, bo to pan Aleksander mi zdjęcie robi. Jeszcze pan radny Dominik, tak, w ramach uzupełnienia. Piątka, mamy ci. Nie, no bo robimy ma zdjęcie, chciałbym być uśmiechnięty, no i dlatego, nie? Panie burmistrzu, studium uwarunkowań kierunków rozwoju gminy nakład tutaj niewiele pomaga i niewiele przeszkadza, dlatego że zapisy studium nie są wiążące przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast są jak najbardziej wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego i taki konkretnie zapis w studium no, umożliwia sporządzenie tego planu bez zmiany studium. No to do rozważenia, panie burmistrzu, no, pan będzie ewentualnie kierował na sesję Rady projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny chyba Szczelczyk, tak? 11. Nie, to... Ewelina Kotkowska. Pani Ewelina Kotkowska, proszę bardzo. Z przykrością stwierdzam, że podając uzasadnienie do poprzedniej naszej uchwały, nie uczestniczyłam w początku tej państwa dyskusji bardzo mnie interesującej, ale zapytam o kwestię inkubatora przedsiębiorczości. Bardzo się cieszę, że taki park powstaje oczywiście, natomiast kwestia tutaj też jest oprócz wielu innych elementów związanych z uzbrojeniem terenu, z parkiem technologicznym, przemysłowym, rozwojem firmy i powstaniem nowych firm, mam nadzieję. Również planujecie państwo stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Na czym ten inkubator przedsiębiorczości w naszym wykonaniu miałby polegać? Czy to też będzie miejsce wynajmu lokalu dla nowych startupów, nowych firm, które będą miały powstać, jakieś wsparcie ich finansowe, być może objęcie jakimś patronatem, pomoc w wejściu na rynek pracy, pomoc no, w przygotowaniu różnych dziedzin związanych z zaistnieniem na rynku pracy nowych firm, czy może inną linię przybierze ten inkubator przedsiębiorczości? Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Przepraszam. Tak jak pani zauważyła, taki jest cel tego inkubatora, aby skupiać w nich, ten inkubator ma zachęcić, przepraszam, osoby czy małe firmy, które szczególny nacisk jest na innowacyjność tutaj, te startupy, o których pani wspomniała, tym bardziej, że rząd kładzie duży nacisk na taką formę, że tak powiem, mówiąc takim językiem kolokwialnym, rozruszania gospodarki w tej małej sferze, tak, czyli nowych technologii. Na pewno naszym zamierzeniem jest współpraca również z uczelniami, tak, z Politechniką Częstochowską, tak? Czyli nie tylko z Politechniką Częstochowską, ale przede wszystkim z Politechniką i Akademią Jana Długosza, gdzie powstają różne też rozwiązania technologiczne, aby można było je wykorzystywać, czy przedsiębiorcy, którzy będą tam otwierać swoje firmy, mogły to wykorzystać. Ale również porozumienie, które planujemy zawrzeć między innymi gminami, tak? Taki zamysł jest, aby to porozumienie obejmowało przynajmniej na razie 3, jak nie 4 gminy łącznie z naszą, czyli gmina Myszków, która też gospodarczo, jestem po rozmowach z burmistrzem Żakiem na ten temat. On zresztą były pracownik strefy ekonomicznej katowickiej, zanim jeszcze został burmistrzem, więc doskonała wiedza na ten temat. Jeżeli chodzi o również Częstochowę, która ma strefę ekonomiczną, ale siłą rzeczy nie wszystkie firmy chcą czy mają możliwości w tej strefie się zainstalować, bądź z różnych przyczyn nie ta lokalizacja, nie ten obszar, nie ten teren. I jeszcze będziemy rozmawiać z gminą Lubliniec, z burmistrzem Maniurą, który też posiada strefę ekonomiczną, aby po prostu wymieniać się informacjami dotyczącymi inwestorów, tak, bo gdy będziemy sami tutaj funkcjonować, to będzie nam trudniej pozyskać inwestorów. Jeżeli na przykład strefa ekonomiczna nie ma inkubatorów, to my ją mamy. Z kolei jeżeli jest przedsiębiorca, który potrzebuje inne inwestycje, które my nie możemy do tego parku, mówiąc kolokwialnie, wpuścić z przyczyn technologicznych na przykład, bo firma Zitpak, która jest sąsiadem bezpośrednim, działa w wysokiej technologii i o dużej proekologicznej technologii, więc ona siłą rzeczy nie możemy wprowadzać tam instytucji, firm i przedsiębiorstw, które będą mocno wpływały na środowisko, tak? Jednak to jest produkcja dość specyficzna, spożywcza, gdzie zanieczyszczenie terenu musi być minimalne. Więc tutaj na pewno będziemy szukać takich rozwiązań, gdzie firmy, które będą działały w sferze proekologicznej, to w terenie przemysłowym siłą rzeczy nie mogą powstać, więc możemy to wykorzystać u nas, tak? I odwrotnie, o dużym zakresie przemysłowym firmy mogą się instalować. Ten przepływ informacji jest istotny, no, w biznesie przepływ informacji jest jednym z kluczowych elementów, także to porozumienie da nam tą przepływ informacji co do inwestorów, ale mając taki park mamy
co proponować. Do tej pory nie mieliśmy co proponować, tak? Jeżeli będziemy mieć teren uzbrojony, będzie inkubator. Ja myślę, że tak jak mówię, no szczegóły na tym spotkaniu będzie obecny projekt, ale już zapraszam Państwa i zachęcam do tego spotkania. To będzie porozumienie, co prawda podpisywane jako takie podsumowanie tej rocznej pracy nad tym projektem. Bo proszę nie brać pod uwagę, że to się urodziło w miesiąc, bo to jest proces pozyskiwania terenów, dlatego siłą rzeczy Państwo musicie zrozumieć, że pewne informacje do Państwa nie docierały, bo były obawy, że ten pomysł ktoś przechwyci, kwestia później podnoszenia cen gruntów. No to są takie niuanse biznesowe, których nie chciałbym w szczegóły wchodzić. W każdym razie na tym spotkaniu na pewno będzie projektant, na pewno będzie osoba, która bezpośrednio będzie zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych, będzie właściciel firmy i będę ja. Będzie prezentacja, która pokaże Państwu, jak planujemy zabudować ten teren. Oczywiście tak jak Państwo słusznie zauważyli, to jest proces, to nie jest w rok, dwa. Ale jeżeli my go rozpoczniemy w tym roku, a chcemy w tym roku go rozpocząć, to więc proszę zrozumieć, że ten czas nas na tyle gonił, żeby Państwu to stanowisko dzisiaj przedstawić, a nie czekać na następną sesję. Więc to pokazuje, że ten projekt nie jest tylko porozumieniem spisanym z błędami jakimiś tam 2020, a nie 10, tylko to porozumienie daje nam możliwość, żeby Państwo już będąc na wakacjach, dali nam możliwość działania na tym parku. Dziękuję. Już. Zaraz powiem szczegóły. Uzupełniająco już, proszę bardzo, pani radna Ewelina Kutkowska, proszę. Panie burmistrzu, rozumiem jakby już z kontekstu wypowiedzi na poprzednie pytanie, że to nie będzie jakiś branżowy Kłobuski Park Gospodarczy, tylko że będzie skupiał, oprócz tych ekologicznych kwestii, o których pan powiedział, że będą mogły powstawać tam różne podmioty, no związane powiedzmy z tym mianownikiem wspólnym bardziej ekologicznym, aniżeli z jakiejś konkretnej branży, nie wiem, dotyczącej ochrony środowiska. Proszę Państwa, czasami jest tak, że ktoś ma pomysł na biznes i nie ma możliwości tego biznesu prowadzenia w życie. To jest proces długotrwały. Jeżeli ktoś się zajmował biznesem jakiejśkolwiek części, żeby roztworzyć jakąśkolwiek firmę produkcyjną, tym bardziej, bo to jest najlepsze to, co byśmy chcieli wprowadzić, bo to daje miejsca pracy, bo siłą rzeczy produkcja daje miejsca pracy. Jest procesem długotrwałym. Trzeba pozyskać raz fundusze, dwa lokal, trzeba ten lokal wybudować bądź wynająć, pozyskać maszyny i tak dalej. My idziemy w tym kierunku, aby te hale powstały wcześniej i te hale czekają na przedsiębiorców. Oni wchodzą i produkują, tak? Nie bawią się w procedury, w różnego rodzaju uzgodnienia. Mają halę gotową do produkcji pod kątem właśnie swoich planów, zamierzeń, technologii. Wchodzą w gotowy element. To przyspiesza i ułatwia uruchomienie firmy, rozruszanie firmy, czy wręcz, no nie chciałbym, że tak powiem, no, bo czuję się taki ciągnięty za język, a nie chciałbym też, żeby Państwo czuli, że ja czegoś nie chcę powiedzieć, że czegoś ukrywam, ale są na przykład przedsiębiorcy, którzy dzisiaj ich potencjał firmy, który może być rozwinięty, jest ograniczony terenem, tak? Albo jest w terenie, który nie daje im możliwości rozbudowy. I chętnie by się do tego parku przenieśli, tak? Rozwijając swoją działalność i jednocześnie zwiększając potencjał produkcyjny, zwiększając ilość miejsc pracy, tak? I mogą mieć tą firmę w jednym miejscu, tak? I w jednym skupisku. To jest o tyle dobre, że wszystkie elementy komunikacyjne, park ma też wspierać tych przedsiębiorców. Nie na zasadzie takiej, że ktoś sobie wynajmuje halę i sobie już tam działa. Nie, ten park ma promować również tych przedsiębiorców, którzy tam działają. Tak? To ma być zespół naczyń połączonych, że ten park technologiczny i to biuro, które będzie obsługiwało park technologiczny, ma wspierać te firmy, które tam działają. I to jakby jedno, drugie będzie w pewien sposób nakręcać. Już firma nie będzie się zajmowała odrębnie, każda swoim promowaniem, produktem i tak dalej, co też musi w pewnym zakresie robić, ale też w jakimś sensie park będzie przedstawiał to, co ten park oferuje,
jakie produkty oferuje, jakie firmy tam działają. To jest wiele elementów, które w całości spowodują, że jakby systemem koła zamachowego to się będzie, powinno przynajmniej, żeby nie hura optymizmem tu nie pałać, żeby to wypaliło, tak? Czy dziękuję bardzo. Nałożenie na to nakładki SSE, czy stworzenie w tym miejscu też jakiejś specjalnej strefy ekonomicznej, czy raczej nie myśli pan o wejściu? Na ten moment nie, dlatego że proces strefy ekonomicznej jest długotrwały. Czasu nie mamy, bo proces pozyskiwania środków unijnych jest już rozpoczęty praktycznie. Z drugiej strony powiem państwu paradoksalnie, że nie zawsze strefa ekonomiczna odpowiada przedsiębiorcom. Nasze ulgi, które mamy tutaj podjęte uchwały już od wielu, wielu lat funkcjonujące, zmodyfikowane w ostatnim czasie z podziałem na zatrudnienie i inwestycje, bo to jest też istotne, daje możliwości tych ulg podatkowych, co też jest zachętą. Strefa ekonomiczna, jak państwo doskonale wiecie, ma plusy i minusy jak każda rzecz. Suma ulg w tej strefie nie może przekroczyć 30%, tak, pomocy de minimis. Za tym się też wiążą dość ostre, restrykcyjne kwestie kontroli, które w zasadzie dotyczą wszystkich dokumentów firmy, księgowych oczywiście, nie? Co nie każda firma lubi, nie każda firma chce. To są też kwestie procesów zamówień, kwestie kontrahentów. To są dane. Niektórzy przedsiębiorcy, powiem państwu tak, nie chciałbym tutaj, żeby tworzyć jakiś obraz i krytykować strefy ekonomiczne, ale nie wszystkie firmy lubią, jak im się grzebie w papierach, mówiąc takim językiem oględnym. I to jest ich decyzja, czy chcą się instalować w strefie, czy poza nią, gdzie mogą skorzystać z tych ulg podobnych, bez większych jakichkolwiek obostrzeń czy ingerencji w ich działalność, a jednocześnie mieć te ulgi niemałe. Jak państwo sprawdzali sprawozdanie z udzielonych ulg, to te ulgi nie są małe, kilkaset tysięczne wręcz na podstawie tych uchwał, więc to nie jest tak, że my nie dajemy nic. My dajemy tę możliwość rozwinięcia tej firmy i uzyskania dzięki inwestycjom tych ulg. Dziękuję. Czy jeszcze uzupełnienie? Uzupełniające, tak? Jakby najważniejsze z mojego punktu też branżowego, zawodowego. Czy przewiduje pan jakąś już konkretną ilość podmiotów, która mogłaby tam zaistnieć w tym parku gospodarczym oraz ilu potencjalnie pracowników docelowo taki park gospodarczy mógłby zatrudnić? Czy takie analizy były robione, dokonywane, czy na razie nie było takich analiz, nie ma jeszcze rozmów z potencjalnymi? Znaczy, uchylając rąbka tajemnicy, pierwszy etap inwestycyjny obejmuje około 6 hektarów. Około 6 hektarów. To będzie państwu przedstawione na prezentacji, jeżeli państwo będą chcieli uczestniczyć w niej. Oczywiście trudno przewidzieć ilość pracowników, bo to podmioty gospodarcze będą kreować politykę zatrudnienia i ilość pracowników. Oczywiście parki i inkubator będzie na pewno sama firma, która będzie gospodarzem i inwestorem, będzie musiała sama zatrudnić pewnie też niemałą liczbę osób, która będzie kierowała tym parkiem i osób, które będą tym parkiem zarządzały, ale też osoby, które będą jakby kooperantami również w kwestii. To ja mówię, tutaj nie chciałbym za bardzo szczegółów w kwestii kooperacji z firmą Zitpak, która ma też swoje plany inwestycyjne. I proszę wziąć pod uwagę, może to zabrzmi tak bardzo, bardzo optymistycznie i górnolotnie, ale gdyby nam się udało te dwa areały zagospodarować, to proszę zauważyć, że to jest ponad 50 hektarów. Strefa ekonomiczna w Częstochowie ma 57. Więc rzucamy się na dość duży areał, nie ukrywam, ale jak mówi stare przysłowie, nie wiem czy nie chińskie, ale chyba nie chińskie, bo oni szampana nie piją. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Więc ryzykujemy, owszem, ale myślę, że obojętnie ile tych podmiotów powstanie, mniej czy więcej, to warto ten park otworzyć, warto w ten park zainwestować. No nie my inwestujemy, tu jest mamy ten komfort, ale
ale zrobić wszystko z naszej strony jako gmina, jako rada i też ponieść w pewnym sensie jakieś koszty, aby ten park powstał i działał. I powiem Państwu tyle tak na zakończenie, że ta konferencja nie będzie jedyną informacją dotyczącą dalszego rozwoju gospodarczego gminy. Bardzo dziękuję bardzo. Pan radny Dominik w kolejności był zgłoszony. W trakcie pańskiej wypowiedzi właśnie odnosząc się do gmin sąsiednich Rublińca, Częstochowy, Myszkowa, odniosłem właśnie wrażenie, że idziemy w kierunku specjalnej strefy ekonomicznej. Dobrze, że zostało wyjaśnione, że jednak nie. Na ten moment, żeby była jasność, na ten moment. Reguluje ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. Natomiast taki bardziej widzę to ten dokument jako taki bardziej intencyjny, dlatego że my niczego nie ryzykujemy, bo nic nie inwestujemy. Jedynym inwestorem i tym, kto cokolwiek ryzykuje, to jest właśnie następca prawny firmy Bachpol, jak dobrze zrozumiałem, bo oni są właścicielem terenu wokół tego. Bo to jest niezależny podmiot, niezależny z firmą ZIT-PAK, bo Bachpolu już nie ma, więc następca prawny, właściciel w tej chwili ZIT-PAK-a, ale to jest, ja to powiązanie nie widzę, nie mówiłem o kwestii formalnego powiązania, ja myślę bardziej o technologicznym powiązaniu tej firmy, która działa w ramach ZIT-PAK-a i parku technologicznego, tak? Dlaczego mówię o tych, dlatego mówię to o tej proekologii, mówię o tych ewentualnych firmach, podmiotach, które tam będą działy, aby które nie szkodzą jeden drugiemu, tak? Z drugiej strony, tak jak mówię, to powiązanie jest bardziej związane z właścicielem byłym Bachpolu, który jakby jest właścicielem w tej chwili firmy i Eco Intech. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze tylko uzgodnienie, bo tak nie znam się oczywiście na tych rzeczach, nie jestem prawnikiem, natomiast wydaje mi się, że rola tej gminy w tym porozumieniu, nie rozumiem tej roli tak naprawdę formalnie, nie, bo ani nie mamy terenu, ani nie inwestujemy. Jedyne, co możemy obiecać, to że będziemy sprawnie przeprowadzać procedury związane z postępowaniem środowiskowym, do czego tak naprawdę jesteśmy zobowiązani. Nie bardzo rozumiem tak do końca. Tak bardziej intencyjne jest to, rozumiem, porozumienie, tak jak cała nazwa wskazuje, bo tak naprawdę gmina Kłobuck tutaj nie wnosi nic poza deklaracją współpracy. Na razie. Rozumiem. Na razie. Więc dlatego list intencyjny, dlatego porozumienie, a nie uchwała. Dziękuję jeżeli bardzo. Wejdziemy już w konkretne wsparcie tego przedsięwzięcia, to wtedy będzie konieczna uchwała i środki, tak? Tylko tak jak powiedziałem, może to być kwestii dozbrojenia terenu, rozwiązania kwestii uzbrojenia, bądź kwestia też wsparcia dotyczącego pozyskiwania inwestorów. Ale to tak jak Pan mówi, na ten moment sama nazwa wskazuje intencyjny, więc tak jak mówię, otwiera pewną drogę. Dziękuję bardzo. Pan radny Tokarz, jeszcze pan radny Tokarz Aleksander, proszę bardzo. Dziękuję. Chciałem zapytać o pakiet ulg i zachęt, jaki oferuje nasza gmina na podstawie już uchwał podjętych, prawda? Czy on jest konkurencyjny wobec gmin ościennych? Szczególnie to chyba głównie chodzi o Częstochowę. A to chyba dyskutowaliśmy na ten temat przy podejmowaniu uchwały. Chyba dość jasno wyjaśniałem tą kwestię panu wyjaśniałem. Czy jest konkurencyjny? Proszę. Znaczy wie pan, to nie mnie ocenia, czy jest konkurencyjny. Pan twierdzi, że nie jest konkurencyjny. Ja twierdzę, że jest konkurencyjny. Będziemy się tutaj mogli spierać, ale nie chodzi o spór, tylko o krótką informację. Ale ja nie umiem krótko panu wytłumaczyć, bo ja nie wiem, czy jest konkurencyjny, czy nie w pana ocenie. Chodzi. Dla mnie jest konkurencyjny. No, dla mnie jest to oferta, która daje przedsiębiorcom możliwość ulg i dość znaczące. Kwestii i zatrudnienia, i inwestycji. Po to ten pomysł nasz o rozdzieleniu tej uchwały, która była jedną uchwałą, na uchwałę o zatrudnieniu i uchwałę o inwestycjach. Więc tak jak powiedziałem, to nie mnie oceniać, to przedsiębiorcy i efekty tego parku będą wymiernym wskaźnikiem, czy te ulgi są wystarczające, czy nie.
Każdy przedsiębiorca różnie interpretuje ulgi i dopasowuje do swoich potrzeb. Jednemu nasze ulgi będą odpowiadały, innemu będą odpowiadały ulgi w strefie ekonomicznej. Tu panie radny, trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że my jesteśmy najlepsi, mamy najlepsze ulgi. Ja tego nie twierdzę, ale nie są złe dla naszego terenu, dla naszych możliwości finansowych gminy, bo to też trzeba brać pod uwagę, nie tylko same uchwały, ale możliwości gminy są wystarczające. I dają możliwości rozwoju. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy pan radny jeszcze? Nie, już widzę. Dziękuję bardzo. Dalszych zgłoszeń nie widzę, a jest jeszcze pan radny Zygmunt Bełtowski. Już momencik. Mamy w lipcu, faktycznie ma nie być sesji, będzie dopiero w sierpniu. Z góry muszę podziękować panu za to, że już faktycznie może się skończy ten wrzut z tą strażacką, bo mamy zrobioną ekspertyzę. To dzięki panu. Proszę pana, teraz do 15 lipca ma być przysłane już na ręce Urzędu Miasta kosztorys i ekspertyza. I teraz, panie burmistrzu, no pan wie, no było, proszę pana, teraz około 230 tysięcy pozostało na budowę tej drogi. Teraz, proszę pana, jak w sierpniu będzie uchwała, proszę pana, sesja, no czy nie pomyśleć teraz, skąd dołożyć do tej drogi, żeby można ująć to w budżecie, nie? Gminnym. Bo proszę pana, no trzeba zrobić zaraz przetarg, nie? Bo to tak, będzie wrzesień, goni nas październik, listopad, jest jesień. I teraz, no dobrze by było, że akurat w tych feriach, co my nie będziemy, żebyście pamiętali w końcu, że skończmy z to dziadostwo już z tą drogą, bo mamy w tej chwili już dużo, wiemy co było, tylko teraz chodzi, no to jest już, tak burmistrz kiedyś powiedział, moja głowa, skąd ja to mam wziąć? Dziękuję panie Zygmuncie. No, sam pan sobie odpowiedział, moja głowa. No. Dziękuję no. bardzo, ten temat dziękuję zamykamy, bo była to wrzutka. My mamy kończyć to, co było na temat projektu porozumienia. Jeżeli dalszych głosów nie ma, myślę, żeby to było zakończone, tak musimy przegłosować, bo opinia no, powinna być wyrażona w postaci głosowania. Nie, nie jest to projekt. Odczytać stanowisko jeszcze, panie przewodniczący. To jest tak, w załączeniu. Projekt porozumienia intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Panie przewodniczący, proszę bardzo. Tekst stanowiska. Ja może odczytam, żeby no proszę bardzo, gościć. Proszę, bo tu nie mam chyba. Rada Miejska w Kłobucku wyraża wstępną akceptację dla zaangażowania gminy Kłobuck w tworzenie Kłobuckiego Parku Gospodarczego mającego na celu rozwój gospodarczy gminy oraz sprzyjanie tworzenia nowych miejsc pracy i przyciąganie inwestorów działających w obszarze wyższych technologii, tworzenie i wykorzystywanie potencjału terenów inwestycyjnych, tworzenie podstaw innowacyjnej gospodarki z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej. Krótki tekst, treściwy, myślę, że dziękuję panie radcy, bo mam wątpliwości, bo nie było tego w porządku obrad, czy możemy głosować ten stanowisko. Gdybym nie uzgadniał z tego z mecenasem, nie śmiałbym no państwu tego przedstawiać, ale myślę, że pan mecenas chyba poprawi jeszcze moją tezę, ale... Już. Ukształtowała się taka praktyka, że w sprawach różnych podejmowane są też przez Radę decyzje, które nie mają charakteru uchwały. W tym wypadku pan burmistrz przedstawił pewne zamierzenia, co do których chciałby znać stanowisko Rady. I to jest prośba pana burmistrza w sprawach różnych odczytana tak przez pana przewodniczącego. W związku z tym no, nie widzę przeszkód, żeby w sprawach różnych takie stanowisko nie będące de facto uchwałą, ma ono charakter tylko wstępnej, jak to wynika z treści, akceptacji dla pewnego kierunku działania, co do którego jego przejawem zewnętrznym jest podpisanie porozumienia o charakterze intencyjnym, ponieważ to porozumienie w moim przekonaniu nie powinno zawierać konkretnych zobowiązań. Tutaj pan burmistrz odpowiadał na pytanie dotyczące zobowiązań finansowych, ale w moim przekonaniu, zresztą tak pan burmistrz odpowiedział, jeżeli by miały wynikać z tego zobowiązania finansowe, potrzebna jest odrębna uchwała Rady. Podobnie odrębna uchwała Rady będzie potrzebna w przypadku tworzenia jakichkolwiek z udziałem gminy podmiotów, w szczególności spółek i tak dalej. Wtedy nie ma cienia wątpliwości, że decyzja Rady będzie musiała zapaść w formie uchwały. Na razie ja tak to rozumiem, jest to tylko stanowisko wyrażające aprobatę dla podjęcia rozmów i negocjacji, które pozwolą na wypracowanie konkretnego kształtu współpracy i wówczas przedstawienie tego do podjęcia uchwał stosownych przez Radę, zarówno w zakresie finansowym,
finansowym, jak i w zakresie organizacyjnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny jeszcze do mnie chciał, tak? W sprawie formalnej, panie przewodniczący, bo nie mamy treści tej opinii czy akceptacji, jak to nazwać. Pan burmistrz przed chwilą odczytał. Proszę, panie burmistrzu, jeszcze raz odczytać. Znaczy szkoda, że to stanowisko nie zostało przekazane radnym. No nie mamy. Przepraszam, tutaj no, myślę, że to jest jakieś pominięcie, ale odczytam jeszcze raz. Rada Miejska w Kłobucku wyraża wstępną akceptację dla zaangażowania gminy Kłobuck w tworzenie Kłobuckiego Parku Gospodarczego, mającego na celu rozwój gospodarczy gminy oraz sprzyjanie tworzenia nowych miejsc pracy i przyciągnięcia inwestorów działających w obszarze wyższych technologii, tworzenie i wykorzystywanie potencjału terenów inwestycyjnych, tworzenie podstaw innowacyjnej gospodarki z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Taki tekst stanowiska. Tekst został odczytany, wobec tego pozostało poddać pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za poparciem tego stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli jednomyślnie. Bardzo dziękuję państwu radnym. Panie przewodniczący, czy mogę jeszcze proszę w bardzo. Tym punkcie? Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, planowane, jeżeli by się coś zmieniło, to państwa poinformujemy. Podpisanie, ewentualna prezentacja, na którą zapraszam, bo tak jak mówię, będzie więcej szczegółów, będą, tak jak mówi przedstawiciele firmy, będzie można im zadawać też pytania i projektantom. O 12.05 to jest wtorek, ale też chciałbym państwa zaprosić na dzień 6. Do państwa oczywiście takie zaproszenia dotrą, ale już dzisiaj proszę sobie zarezerwować czas, jeżeli państwo mają życzenie, nie jest to obowiązkowe absolutnie. 6 lipca o godzinie 10 w sali sesyjnej będzie spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, organizowane przez radną Martę Salbierak w sprawie kanalizacji, ale też będzie poruszony program pilotażowy dopłat do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Także myślę, że warto się na to spotkanie wybrać. Będzie można wiele, to jest oczywiście spotkanie o randze powiatowej, bo będą przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu, ale państwa radnych, z uwagi, że gmina jest gospodarzem tego spotkania, zapraszam wszystkich radnych na to spotkanie, jeżeli państwo są zainteresowani tym tematem, ewentualnie wysłuchaniem kwestii rozwiązań dotyczących kanalizacji, bo ten problem jest dość poważny, jak państwo zauważyli. Mieliśmy zapisane w ZIT-ach kwestie kanalizacji i nie możemy z tego skorzystać, więc tutaj będziemy chcieli wysłuchać, jakie możliwości inne są w kwestii kanalizacji. Oczywiście temat będzie szerszy, nie dotyczył będzie tylko gminy Kłobuck, bo siłą rzeczy będzie to temat dotyczący problematyki w powiecie kłobuckim, nie tylko w gminie Kłobuck, ale przy okazji też ten nasz problem będziemy mogli w pewien sposób zasygnalizować i zobaczyć, jakie my mamy możliwości rozwiązań tego problemu związanego z aglomeracją powyżej 10 tysięcy. Dziękuję. Także zapraszam. Oczywiście informacja będzie z uwagi, że zapraszającą jest pani radna, więc od niej te zaproszenia będą. Prosiła o maile z uwagi, że nie wszyscy mają maile, więc dzisiaj już państwa informuję, a w biurze rady pewnie poprosimy, żeby wszyscy otrzymali nawet telefoniczną też informację potwierdzającą to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Ewelina Kotkowska jeszcze się zgłasza i będziemy czytać pisma. Proszę bardzo. Jak już jesteśmy w temacie zaproszeń, to ja mam takie lżejsze z natury zaproszenie i uroczystość pozwolę sobie państwa zaprosić. 9 lipca na terenie sołectwa Niewyskrzeszów organizujemy piknik rodzinny z udziałem dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z powiatu kłobuckiego. Jeżeli bylibyście państwo zainteresowani udziałem w takiej imprezie plenerowej, chcieli się troszeczkę rozerwać, pobawić razem z nami, bardzo serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych. Aha, proszę, pan burmistrz jeszcze, tak? Już.
Również, bo nie ma przedstawiciela Znicza Kłobuck, ale myślę, że chciałbym, aby to zaproszenie też Państwu przekazać. Akurat fatalnie się zbiegło dwie uroczystości, bo i Niwa, tym bardziej, że Pan Dyrektor Gimnazjum też ubolewa nad tym, że akurat w tym samym czasie dwa wydarzenia. 70-lecie Znicza Kłobuck w tym samym dniu, ale myślę, że jakoś tam potrafimy to pogodzić i być i tu, żeby też docenić organizatorów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pism. Jest tu kilka. Pierwsze pismo to jest od przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. To jest na temat własnościowej działki w Białej Górnej numer 855. Gdyby Państwo radni byli zainteresowani, jest kilka stron, to w biurze rady jest do przeczytania. Zostało skierowane oczywiście do odpowiedniego wydziału, do Pana Burmistrza, także jest w obiegu w tej chwili. Kolejne pismo to jest z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Może przeczytam do Rady Miejskiej. W wykonaniu zarządzenia przewodniczącego wydziału z dnia 30 maja 2016 roku sekretariat WSA w Gliwicach w sprawie skargi Witolda Dominika na uchwałę Rady Miejskiej z 20 czerwca 2009 roku w przedmiocie zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy wzywa się do przedłożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma całości jak sprawy. Sąd wskazuje, że do odpowiedzi na skargę dołączono pismo przewodnie, odpis odpowiedź na skargę, skargę wraz z załącznikiem oraz jej odpisem oraz dwa egzemplarze zaskarżonej uchwały. Jednocześnie z treści skargi, jak i jej załącznika wynika, że w sprawie zostało wniesione wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Brak jest również dokumentów bądź informacji, czy wezwanie to zostało rozpoznane i to zostało przekazane do pana radcy prawnego. Na pewno jest to załatwiane albo już załatwione. Z kolei jest pismo pani z ulicy Korczaka w odpowiedzi na pani wniosek, zaraz, do wiadomości do Rady Miejskiej, a Wydział GPN odpisywał. Nie wiem, czy Państwo radni chcą, żeby czytać. To jest na temat działki. Czytać? To zostawiamy. Jest w biurze rady, można sobie przeczytać. Pismo z warsztatów terapii zajęciowej. Było to omawiane na komisjach, chyba na sesji. To była na ten temat już dyskusja. Pan burmistrz przedstawiał te informacje. Z kolei jest pismo też do dyrektora zarządu dróg od pana z ulicy 3 Maja na temat progów, na temat ograniczenia prędkości. To jest wrażenie kościoła. Gdyby ktoś z Państwa radnych chciał, był zainteresowany, jest do wglądu, żeby nie przedłużać. Przekartkowane, nic więcej nie widać. Pozostało wypowiedzieć formułę. Zamykam obrady 22. sesji Rady Miejskiej w Kłobucku. Dziękuję za uwagę.